Witam Państwa bardzo serdecznie z Gniewkowa, miejscowości oddalonej od Torunia o 22 km i zapraszam na mecz inauguracyjny pierwszej kolejki halowych mistrzostw Polski pomiędzy bałaganami Rustiko Łubianka a pomorzaninem Toruń. Występujące naprzeciwko siebie dwie drużyny to praktycznie zawodnicy występujący w sezonie boiskowym w tej samej drużynie na potrzeby występów halowych. Tworzą dwa odrębne zespoły i rywalizują sobie w systemie halowym. Zapraszam Państwa na to bardzo ciekawe, intrygujące spotkanie. Thank you.
Druga kwarta meczu Pomorzanin Toruń, bałagany Rustiku Łubianka, wynikiem remisowym 1-1.
Trzecia bramka dla bałaganu. Druga, kwarta kończy się wynikiem 3-2 dla bałaganu Fubianka. Się zaczyna, no wskakuj, dobra. Przed nami trzecia kwarta spotkania bałagany Rysnik-Kołubianka. Prowadzą bałagany Rysnik-Kołubianka 3-2. Check.
Bianka Pomorzany Toruń 3-3. Rozpoczyna się czwarta kwarta meczu. Bałagany Rustyka Łubianka Pomorzany Toruń. Na tablicy świetny wynik 3-3. Pół minuty czasu tablicowego. Wynik remisowy 4-4. Dziesięć sekund do zakończenia spotkania. Bałagany Rustyka Łubianka Pomorzany Toruń wynikiem remisowym 4-4. Ja dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na moje inne relacje. Do usłyszenia i do zobaczenia. Żegna się z Państwem Mariusz Krypczyński.